Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was pierwszy filmik z nowej serii na moim kanale. Jest to seria świąteczna. Ja tutaj mam za sobą kilka ozdób. Tutaj na przykład jest taka choineczka, zrobiła ją moja mama. Pasjonuje się takimi rzeczami, myślę, że choinka Wam się podoba. Nie ma tutaj jakichś bardzo świątecznych rzeczy, ale niedługo powstaną tutaj, może na tej półeczce, może gdzieś indziej. Tutaj się świecą też świeczuszki, ale możecie ich nie widzieć. Ja mam tutaj bransoletkę. Więcej nie mogę tutaj powiedzieć, ponieważ nie jestem jeszcze przygotowana tak do świąt, ponieważ moje przygotowania do świąt trwają od 19 grudnia do 23, więc ja jeszcze nie jestem w pełni przygotowana, ale na filmikach będę mogła pokazywać Wam. Na pewno zauważyliście, że jest lepsze światło, a jest to spowodowane tym, że przyszły do mnie dwa softboxy oraz statyw, więc nagrywanie będzie dużo lepsze, światło będzie idealne. Dopiero zaczynam z nimi pracę, więc może nie być to idealne światło, ale myślę, że po jakimś czasie będą te filmiki dużo lepsze i pamiętajcie o tym, że nie będzie kamera pochylana, czyli nie będzie się ruszać, bo jest statyw. Jak możecie zauważyć na Snapchacie, jak i na niektórzy może na Facebooku, chociaż nie wiem, czy jest ta informacja, nie będę nagrywać vlogmasów. Są to filmiki daily vlogi, czyli cały dzień, tak jakby połączony morning routine z night routine. Są to takie całe dni świąteczne, czyli od początku grudnia do prawie końca, do świąt. Ja vlogmasów nie nagrywam, ponieważ nie jestem w stanie, nie mam tyle subskrypcji, nie mam tyle lat, żeby te filmiki były jakieś ciekawe. Nie chcę Was też zanudzać vlogmasami, ponieważ w moim wieku nic takiego się nie dzieje więcej oprócz szkoły, jak i takiego zwykłego siedzenia w domu. Ale za to mam dla Was daily vlogi. Są to zwykłe daily vlogi, które nagram na przykład w Mikołajki 6 grudnia, już niedługo. Pojawi się filmik z daily vloga cały dzień Mikołajek. Myślę, że Wam się spodoba. Dzisiaj będę Wam troszeczkę mówić o tym, co dla mnie znaczą święta, czy obchodzę je bardzo jakoś tak hucznie, czy może jest to dla mnie coś bezsensownego, więc zapraszam do oglądania. Na początku chciałabym Wam powiedzieć, czym są dla mnie święta, ale święta Bożego Narodzenia, czym jest dla mnie Wigilia. Święta zarówno wielkanocne, jak i Bożego Narodzenia są dla mnie bardzo ważne. Ten okres dla mnie bardzo dużo znaczy. Najważniejszym elementem w świętach jest dla mnie rodzina. Grono rodziny, której się spotykamy w ten dzień, najważniejszy w naszym życiu, w grudniu, taki świąteczny czas, który poświęcamy rodzinie. Grudzień właśnie się stał takim bożonarodzeniowym dla mnie czasem, kiedy prezenty, ale najważniejsza jest dla mnie rodzina, która wspiera mnie w ten dzień, znaczy całe życie mnie wspiera, ale to jest taki dzień, którego możemy sobie podziękować za wszystko, spotkać się, podzielić się opłatkiem. Świąteczny nastrój choinki, która świeci, która przypominam nam o tym dniu, a zarówno Mikołajki. Tego dnia każdy obchodzi go inaczej, niektórzy hucznie, niektórzy inaczej, niektórzy w ogóle Mikołajek nie obchodzą. Jednak u nas się przyjęło, że Mikołajki są 6 grudnia i ja jednak jestem jeszcze dzieckiem, więc Mikołajki są u mnie w domu obchodzone. Choinka w moim domu jest ubierana około 20-23 grudnia, nie pamiętam dokładnie. U mnie przyjęło się w domu, że choinki są zazwyczaj żywe, czyli nie są to sztuczne choinki. Ubieranie choinki jest takie też bardzo upamiętniające ten czas, kiedy później ta choinka tak pięknie wygląda w salonie. Zapach świątecznej choinki zawsze nastraja tego, kto siedzi przy wigilijnym stole.
oraz te prezenty, które nie są najważniejsze w Wigilii. Są to tylko upominki, które można też własnoręcznie zrobić. Każdy, kto wierzy w święta i jest to dla niego idealny czas na spotkanie się z rodziną, nie myśli o prezentach. Tak samo ja. Prezenty dostaję, cieszę się z nich, że bliscy mogą mi je podarować, ale jednak nie są one najważniejsze. Gdybym ich nie dostała, nic by się takiego nie stało. Ale gdyby rodzina nie przyszła w ten idealny dla mnie czas, nie byłabym zadowolona. Każdy z nas ma inny pogląd na temat świąt, Wigilii i myślę, że ten filmik może niektórym nie podpasować, ale jednak większość społeczeństwa myślę, że obchodzi to święto i zachęcam do obchodzenia tego święta, ponieważ naprawdę jest wspaniałe. Ale co najważniejsze, obchodzimy narodzenie Pana Jezusa. Najważniejszą rzecz w ten dzień, ponieważ dzielimy się opłatkiem. Oprócz zmartwychwstania jest to bardzo ważna rzecz w moim życiu, ponieważ cieszymy się razem z rodziną z tego dnia, kiedy Pan Jezus rodzi się i przy choince wspominamy ten dzień. Teraz powiem o rzeczy, która nie jest ważna w świętach, chociaż połowa społeczeństwa zwraca na to uwagę i jest pod względem takim, że jest to bardzo ważne w świętach, ale dla mnie nie jest to ważne, chociaż jeżeli ktoś by chciał, to dobrze. Akceptuję to, ale dla mnie nie jest to najważniejsze. Symbolizują ich święta. Ja tak nie mam, chociaż czasami w sklepach, kiedy przechodzę, widzę świąteczne akcesoria oraz ubrania i one są śliczne. Kalendarze adwentowe, które świecą na odległość. Choinka ubierana też jest różnymi akcesoriami, gadżetami. W każdym sklepie można spotkać coś takiego świątecznego, co można na siebie ubrać oraz dodać na przykład na tą półeczkę. U mnie też w domu zostawia się jedno miejsce dla osoby, która nigdy jeszcze nie przywędrowała do mojego domu, dla ludzi, którzy nie mają tego grona rodziny, którzy chcieliby spędzić te święta tak jak każdy, bo jest to symbol oraz tradycja, którą powinniśmy zachowywać, ponieważ ona świadczy o tolerancji, miłości, a uważamy to za miejsce zostawione dla narodzonego Jezusa. Ja też tak mam. Ja zostawiam to miejsce, ponieważ słyszałam o nim. Jeżeli chodzi o moją ulubioną potrawę, jest to barszcz z uszkami albo sam. Jest to barszcz, ponieważ symbolizuje on mi bardzo święta, ten magiczny czas. Wam może też jakaś potrawa bardzo tak samo jak mnie barszcz smakuje, albo napiszcie w komentarzach, jaka Wam potrawa najbardziej smakuje w święta i co jest dla Was najważniejsze w świętach, może to samo co ja. Myślę, że filmik Wam się spodobał. Był to taki luźny filmik, nie było nic takiego większego, nie było tutaj pokazywania prezentów oraz był to taki filmik pogadankowy. Był to szczery filmik, prosto do mojego serca. Jeżeli komuś się ten filmik nie podoba, proszę nie zostawiać dziwnych komentarzy oraz łapek w dół, ponieważ nie mają one żadnego znaczenia. Ale jeżeli niektórzy mają inny pogląd, to nie wnikam w to, proszę po prostu wyjść z tego filmiku i więcej do niego nie wracać i oglądać więcej moich filmików, które są może bardziej weselsze albo bardziej Wam przypadną do gustu. Jeżeli komuś się podoba ten filmik i chce takich więcej, chce, żebym nagrywała coś takiego podobnego, żebym pokazywała Wam swoją opinię na różne tematy, dajcie kciuk w górę, skomentujcie to, napiszcie, co o tym myślicie. Myślę, że już wszystko w tym filmiku. Jeżeli komuś się podoba wystrój, jeżeli komuś się podobał ja, zostawcie kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmiku. Przesyłam Wam buziaki i cześć!